Nie pozwolę byle jakiemu palcu małemu u nogi zepsuć moich wakacji. Godzina 19, czas na kawę. Pan mi powiedział, że nie mogę na to środkiem. Powiedział afuera. Patrzcie, jak podmywa woda już tutaj wszystko. Dzień dobry. Hej! Mamy dzisiaj atak śmigłowców. Lata jeden za drugim. Nie wiemy, co się dzieje w ogóle. Dziwne, co? Wakacyjne, bo to kosztuje $1000 przelot śmigłowców. Ponoć Ukraina chciała Putina wymucić i się nie udało. Idziemy właśnie do sklepu kupić sobie takie kubki. Widzieliście te takie kubki, co wszyscy mają? Pokazywałam wam chyba, albo wam mówiłam o nich. Także idziemy sobie kupić takie kubki. I korzystałem, póki jest jeszcze w miarę rano, żeby się nie spali za bardzo. Już jest bardzo gorąco. Także, także no, fru, lecimy. Fru, lecimy. Patrzcie, jesteśmy kawałek od naszej plaży i zobaczcie, tutaj są zupełnie inne drzewa. Mało palm jest i są zupełnie inne drzewa. I patrzcie, jak podmywa woda już tutaj wszystko. Tam wysypują piasek z taczki normalnie, żeby wiecie, przedłużyć plażę. A tutaj zaraz jest jakiś hotel, domki, nie wiem, bardzo podobny do takich domków czasowych w Polsce. Zobaczcie, kolor wody, taki sam jak w Zanzi, nie? Tak. To przepiękny jest ten kolor wody, to w tym można się zakochać. W ogóle jest godzina 9 rano, patrzcie, ile ludzi jest w wodzie. Normalnie szok. Tutaj trzeba szybko dzień zaczynać, nie? Żeby jak najdłużej korzystać, prawda? O 6 już jest jasno, także... Ja już dzisiaj latałem trochę dronem, ale... Pan mi powiedział, że nie mogę na to środkiem. Powiedział afuera. No to afuera. Afuera. Noc o glonach. Tutaj zbierają glony. Glony, algi, no nie, jak to się nazywa. Także jeszcze tutaj później przyjadą raz i znowu będzie to wszystko zbierane i wyłożone, żeby plaża była ładna i czysta. Wiecie co, daliśmy karteczki, że prosimy, żeby nie sprzątać, a mimo wszystko pani przyszły i posprzątały. I zobaczcie, to zrobiły tak, a zobaczcie na moją piżamę, co zrobiły z moją piżamą. O matko. Prosiliśmy, żeby nie sprzątać, cały czas walizki tam mamy, tak leżą, bo się nie rozpakowaliśmy, także no, pięknie. Nie wiem, czy tu między budynkami nie możemy przejść, chyba możemy, bo tak musimy iść naokoło, a tak wyjdziemy z drugiej strony. Mamy trochę problem, moi drodzy, znaczy problem, to jest ten hotel, ta powierzchnia hotelowa jest tak wielka, nie? Jest ogromna. Jest ogromna, jesteśmy tutaj dzisiaj trzeci dzień i cały czas się gubimy, nie wiemy gdzie iść, nie, drugi dzień tak naprawdę. No. Jest, hotel jest ogromny, jest to wielki, wielki, wielki moloch. Znaczy moloch, nie jako jeden budynek, tylko pełno różnych budynków, różnych restauracji porozsypywanych tak. Wszędzie wokoło. Tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę iść. My już tak średnio czaimy na trzeci dzień. Boże, jaka patelnia. Także już na trzeci dzień czaimy mniej więcej, gdzie mamy iść. Poznajemy cały czas rejony, bo niektóre to są dla premium. Także tu jesteśmy właśnie na basenie premium. Całkiem fajny, najbardziej słoneczny, jak zresztą widać. Jest tutaj bar, w którym możemy sobie zamówić drinka. Dzisiaj idziemy zjeść obiadek w innej restauracji i będziemy pić Moeta. Co, jesteśmy za wcześnie? No to chodź, wejdziemy, zobaczymy. Jak nie, to pójdziemy gdzie indziej. Nie, no możemy tu wejść, tak. No tu jest już kuchnia. Chodzimy i tam wszystko już jest. O, ola! Tu okrok. 20 minut. Dobrze. Także za 20 minut będzie
będzie gotowy obiad, będziemy się tu stołować, bo wygląda całkiem. Wygląda to przepięknie. No, tuńczyk. Idziemy na drinka, nie? Idziemy na drinka, tak. Piña colada, bo jest najlepsza tutaj. Tak. I tu jest ten bar, który się nazywa Diamond, gdzie są naprawdę fajne drineczki. Przeszliśmy sobie na piña colada, moi drodzy. Fajnie, jesteśmy w ogóle w takim lunchu, bardzo fajnie, chłodno, tu jest bardzo kameralnie, chociaż pan chodzi i mopuje podłogę. I muszę wam coś powiedzieć. Y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío. Coś wam powiem, moi drodzy. Właśnie spędziłam ostatnią godzinę na pogotowiu. Znaczy na pogotowiu? Nie. Medical Center tutaj. Bo niestety sobie prawdopodobnie znowu złamałam małego palca. Znaczy lekarka mówi, że na, no jest więcej niż pewna, ale wiecie. Oczywiście nie będzie 100% pewności, dopóki nie pojadę do szpitala i nie zrobię x-ray, no tego nie będę robiła, bo nie wiem czy pamiętacie, ale już miałam taką historię, złamałam małego palca w Anglii. No i w Anglii jedyne co powiedzieli, że po prostu nie chodzić. Chyba byłam na 6-tygodniowym albo na 4-tygodniowym zwolnieniu, nie Radek? Także tu też powiedziała, żeby się bardzo, bardzo oszczędzać. I wrócisz z urlopu i pójdziesz na chorobowe. Nie mogę iść na chorobowe. Nie założysz buta na tego palca, dziewczyno. No i tak, znowu... Tak dorosła, taka głupkowata, że normalnie wziąć tylko... I palca złamać, tak? I powiem wam, po prostu schodziliśmy z leżaków z rana. I przechodziłam do następnego i jak walnęłam, jak ukucnęłam, tam jakieś dziewczyny siedziały i od razu wiedziały, co się stało i mówiły właśnie, że mały palec i od razu przeklinacz najróżniejszymi językami świata. I tak myślałam, że przez kolejne 2 godziny wychodzę, ale on mi się już czarny zrobił i puchnie. Także taki mam szczęście. A najśmieszniejsze jest to, że wyobraźcie sobie, że nasz insurance, nasz ubezpieczyciel, Admiral, od razu nie polecam, nie odbiera telefonów. Jest numer emergency, właśnie jeśli dzwonicie z zagranicy i nie działa. Taka dupa. Także, no nie wiem. Znaczy, no nie wiem, no wiem, no co, no nic nie zrobię. Po prostu będę jakoś tykała, albo może mi przejdzie, wiecie o co chodzi. Może on też tak bardzo boli, bo właśnie już był złamany i tak właśnie z tą doktorką gdybałyśmy. Ona mówi, no że jest taka możliwość, ale bardzo ją niepokoi, bo widzi, że palec obok też puchnie i że też się robi czarny pod spodem, także powiedziała, że raczej złamany. No ale mam nadzieję, że rozchodzę. Jeszcze będę śmigać, dobrze, że wczoraj potańczyłam. Nie? Tak. No już jest okej, widzisz, już idę. To jest najgorszy taki właśnie, to mam rozwiązanie na to wszystko. Nie mogę siadać. Bo jak już chodzę, co myślisz, że ty durna jesteś? Myślę, że ty durna jesteś. Nie pozwolę byle jakiemu palcu małemu u nogi zepsuć moich wakacji w Dominikanie. Na Dominikanie, nie. Albo jakiś innych. To jest mój urlop, to jest moje słońce, to jest mój czas. Nie dajmy się zwariować, bebe. No. To co, idziemy na pierwszą, tak? Idziemy, no. Idziemy. Godzina 19, czas na kawę. Musiałam sprawdzić, jak się robi tą kawę. I chyba już muszę zakończyć, tak? Kafe latte. Taką teraz mamy tutaj w pokoju. Kiedyś miałam taki ekspres w Polsce. Ale naprawdę nie pamiętam, jak się robiło. Jeszcze w Anglii miałam też taki ekspres. Nie pamiętam, jak się robiło. No i nie wiem, co dalej. Chyba wszystko. No. Radio się cały czas kąpię. A ja teraz tutaj, moi drodzy. W tym ukropie na zewnątrz, z tym pięknym widokiem, wypiję sobie kameczkę. A jeszcze bym wam chciała powiedzieć, pamiętacie, robiliśmy Q&A i mamy trochę pytań i tak się właśnie zastanawiałam, żebyśmy zrobili, ktoś mi podpowiedział, chyba Saksofon, żebyśmy zrobili może live'a i tak się zastanawiałam, może zrobimy live'a z tego miejsca, tutaj, z tego łoża, co wy na to, napiszcie. Jeśli macie chęć na live'a, nigdy w życiu nie robiliśmy live'a na YouTubie. No i oczywiście, wiecie, jeśli nikogo nie będzie, to nie zrobimy. Moi drodzy, dzisiaj po prostu kolacja, w ogóle tutaj to jest miazga, tutaj jesteśmy w tej głównej restauracji. No i dzisiaj mamy jakiś taki dzień, było pełno serów najróżniejszych, także zrobiliśmy taką deskę sera. No i zobaczcie tam, nie wiem czy zobaczycie, mamy ostrygi. Mamy ostrygi i najróżniejsze owoce morza. Świeżutki przy mnie otwieralnie. Tak? Otwierał przy tobie? Także, no Radosław pierwszy raz je. Takie małe one jeszcze. Od razu musisz przełknąć. Od razu musisz przełknąć. Nie gryźć nic, tylko przełykać razem.
salty, czy nie czuć? Limonkowe. Limonkowe, bo dałeś limonkę, no. Ja wiem, czy to takie... No, bardzo drogie. Ja nie lubię, raz w życiu jadłam, więcej nie chcę. Ale naprawdę dzisiaj jedzonko jest wyśmienite. Ja próbowałam wam tam ponagrywać. Nie wiem, what's the point? What's the point, nie? W małym flaczku. No, także później jeszcze może mi się uda, ale tak, wiecie, zobaczymy, ja to lubię. Zobaczymy jak do kuśtykam muszla. No, ja nie lubię w ogóle owoców morza. Cuéntame, porque el corazón me robó.